Praca na etacie to bezpieczeństwo, jednak własna działalność gospodarcza kusi wizją rozwoju i samodzielności. Realia często zaskakują, dlatego Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach zorganizował warsztaty pozwalające na zmierzenie się z wyzwaniami, jakie napotykają osoby otwierające firmę. Czy gra symulująca pierwsze kroki w biznesie może pomóc i dodać pewności siebie? Sprawdzała Karolina Komada. Pierwsze pieniądze, ale i straty to konsekwencje prowadzenia własnej firmy. Uczestnicy warsztatów Sprawdź Twój pomysł na biznes, na razie w teorii, mieli okazję zmierzyć się z sytuacjami, z jakimi spotkają się podczas prowadzenia małego biznesu. Uczestnicy doświadczają symulacji gry biznesowej. Ma im to pozwolić skutecznie kształtować postawy przedsiębiorcze. W nasze spotkanie, w nasze szkolenie wpletliśmy też elementy związane bezpośrednio z wnioskiem o dotację na działalność gospodarczą. Dzięki temu uczestnicy będą mogli lepiej przygotować wniosek, no i też przybliżyć się do otrzymania dofinansowania do działalności gospodarczej. Osoby bezrobotne poprzez interakcje z innymi uczestnikami, ćwiczeniem negocjacji i symulacji przygotują się na liczne wyzwania. Też mamy okazję wytłumaczyć uczestnikom, jak ten wniosek wypełnić, żeby zminimalizować ryzyko pojawienia się błędów. Oczywiście poruszane są różne też tematy już z prowadzenia działalności gospodarczej, zawierania umów, zatrudniania pracowników. Jednym z uczestników był Jakub, który zamierza otworzyć własną firmę budowlaną. Warsztaty są super, bardzo polecam je ludziom, którzy też kiedyś będą chcieli na nie przyjść. Nauczyliśmy się bardzo dużo, jak mniej więcej prowadzić firmę, co do opłat pracowników, jak to wygląda z pozyskiwaniem zleceń, z marketingiem, z zarobkiem, także jest dużo przydatnych informacji. Uczestnicy poruszali też kwestie związane z marketingiem, kredytami oraz innymi typowymi problemami, choćby z tym, co zrobić w przypadku, gdy pracownik pójdzie na L4. Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach jest pierwszym, który zdecydował się przetestować innowacyjną grę dla zarejestrowanych bezrobotnych.